Cześć, dzień dobry, witajcie z tej strony, oczywiście Ubuntu's Board, serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale z Farming Simulator 19 z naszej serii od gotówki do gotówki. Dzisiaj jak widzicie kolejny nowy nabytek w odcinku po naszej, właściwie po waszej lewej stronie stoi już sobie siewnik Amazon. Także jest to kolejny nowy nabytek, kosztował on no coś koło 31 tysięcy, także przyjechał sobie nowy nabytek. Miałem go brać na testy, ale mówię dobra, lecimy z grubiej rury. Nowy nabytek, tak oto się prezentuje. Naprawdę bardzo fajna maszyna, tak jak i dzisiaj nowy nabytek, także jest to siewnik, także dzisiaj siewy. Jak już też pewnie widzicie, stoimy sobie na polu i wszystko tak to pięknie naprawdę wygląda. Widzicie Ursus z materiałami siewnymi, które też troszeczkę kosztowały, bo chyba 6 tysięcy za nie dałem, więc no troszeczkę mówię, pieniążków nam z konta upłynęło, ale też i przybyło, bo sprzedałem stary zestaw siewny Pottingera, także no dlatego taki stan konta 47 500. No co, na samym początku proszę was, zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale, jeśli nie subskrybujecie kanału, i wbicia na kanał z Reala, ponieważ tam też się naprawdę troszeczkę dzieje ostatnio. No nie jest to jakoś dużo, ale niebawem wlecie jakieś podsumowanie sezonu 2019. Będę nad nim teraz siedział, jak będą święta, więc myślę, że warto zasubskrybować ten kanał drugi też, żeby was to nie ominęło. No co, bez zbędnego gadania już myślę, żeby zacząć testować w sumie nowy nabytek. Także podjedziemy sobie, bo musimy napełnić, wiadomo. Stoimy sobie na drodze, wiadomo, mały ruch jest, więc myślę, że tutaj nie będzie to nikomu przeszkadzać, że będziemy sobie stali na drodze. No bo mały ruch jest, wiadomo. Nie wiem, czy mogę opuścić. Czy coś się stanie, jak opuścimy? Chyba nie. Dobra, cyk. I będziemy sobie ładować. O, cyk, tu sobie wejdziemy. Widzicie, nam się ładują worki. Siejemy sobie owies. Będzie tutaj poplon. Także... Znaczy poplon, będzie tutaj siano kiszonka. Będziemy sobie robić z tego owsa siano kiszonkę, także naprawdę fajna akcja tutaj będzie na wiosnę. Teraz mamy właśnie taki okres jesienny, wiadomo, siewy, więc bardzo fajny okres. W tym też, że są nowe nabytki, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, w którym pojawił się kolejny, w sumie pierwszy nowy nabytek, dosyć taki z grubej rury, to proszę do wbicia do opisu, ponieważ tam będzie link na pewno. Ciekawe, czy nam paleta zniknie, czy zostanie, halo? O, nawet się tego nie dowiemy teraz. Myślałem, że paleta zostanie, będziemy mieli taką fajną paletkę. Dobra, no cyk, no co? Lecimy sobie pomału. Podnosimy, dźwigniemy to, bo chyba 2000 litrów, więc sporo tutaj wchodzi tego materiału siewnego. Gdzie też mamy zaznaczony już owies. Będziemy sobie siać, nie wiem, czy ze znacznikami, czy bez. Jaki jest najlepszy bajer w tym, w tym całym... A, najpierw trzeba rozłożyć. Najlepszy bajer w tym całym siewniku. Czekajcie, idziemy troszeczkę do przodu. Patrzcie to teraz. Cyk, na dół i są ścieżki technologiczne. To jest po prostu coś, co mi się chyba najbardziej spodobało w tym siewniku. No ścieżki technologiczne, które sobie teraz będziemy po prostu tworzyć, to będzie po prostu coś pięknego. No mega mi się to podoba, chyba najlepszy siewnik do tej pory. No nie widziałem takiego czegoś w jakimś siewniku do farminga do tej pory, więc no mega mi się to spodobało. Chociaż nie, widziałem to chyba w Sulki czy Sukli, jakoś tak się, nie wiem, Sulki chyba się czyta tam nazwę. Właśnie był taki siewnik właśnie, gdzie miał to opuszczane. To jest z tyłu takie talerze, żeby ścieżka technologiczna była. Widzicie, z górki Ursus sobie daje ze spokojem radę. Chciałem go, mówię, wziąć na testy ten siewnik, no bo wiecie, jednak tutaj są góry na naszych terenach, warto tutaj sobie testować maszynki, czy nasz sprzęt da sobie z tym radę. Więc no nie jestem pewien, czy będziemy sobie dawać radę później, jak będzie jakaś, wiecie, pod górę chociażby, czy troszeczkę deszcz popada, czy damy sobie tutaj radę z tym siewnikiem. No 12 na godzinę, to czekajcie, może sobie, mamy sobie nawet ten pomad ustawiony, 12 na godzinę, także fajny zbieg okoliczności. Nie wiem, co ostatnio robiłem, że 12 na godzinę miałem ustawione. Coś musiałem sobie robić, 12 na godzinę. Chyba sobie gnojowice wywoziliśmy sobie też nawet na tym polu. Więc chyba to sobie robiliśmy. No z górki idzie naprawdę bez problemu. Mam nadzieję, że pod górkę też pójdzie bardzo fajnie. Widzicie, nasz klucz w prawym dolnym rogu jest w bardzo fajnym stanie. Naprawiliśmy sobie Ursusa. W sensie, no nie, że naprawiliśmy, ale zrobiłem mu przegląd. Zmieniłem sobie oleje elegancko, fajnie. Więc bardzo fajna robota. Co wam mogę jeszcze powiedzieć bardzo fajnego? Dodałem błoto tutaj na tą mapę. Z poradnikiem, ale udało mi się tutaj dodać błoto. Myślę, że teraz wam tutaj jakaś stawka mała wleci z tym, jak to błoto wygląda.
Może nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, mówię, ale zapada się ten ciągnik, więc moim zdaniem już to bardzo, bardzo fajny krok w taką przyszłość, żeby zrobić jakiś fajny błoto, gdzie te ciągniki się naprawdę będą fajnie zakupywać, także jakiś pomysł już na akcję jest, żeby zrobić, wykorzystać to błoto, więc naprawdę subskrybujcie kanał, bo pomysł jest fajny, mam nadzieję, że to wypali. Myślę, że takie z życia to będzie na pewno, takie coś już było na YouTubie. No to coś podobnego, nie? Ale zobaczymy, czy wam się to spodoba. Mam nadzieję, że wam się to spodoba ogólnie. Miejmy przynajmniej nadzieję. No i co, powiem wam, że teraz pod górkę było troszeczkę ciężko, 3 na godzinę z tego, co tam widziałem na liczniku. Więc nie jest to jakoś rewelacyjnie, ale teraz sobie daję ze spokojem 8 na godzinę radę. Nasz Ursusik, myślę, że to jest dobry wynik. Pod górkę 8 na godzinę, 7, no 6, może troszeczkę słabo jednak, no ale nie ma co ukrywać, to jest brona aktywna. Też z jakąś taką dużą prędkością się nie powinno jeździć, no bo to wiadomo, żeby to przerobiło tą ziemię, więc moim zdaniem daje radę ten ciągnik. Chciałem go sobie sipować, ale wiadomo, tutaj się nie da, bo jest 1634, to jest najwyższy z tej kategorii ciągnik o takiej mocy, ma chyba 150 koni, coś koło tego, też nawet nie wiem dokładnie, bo w sumie za bardzo się w to nie zagłębiałem, ile to ma koni. Ale zapotrzebowanie myślę, że jest takie dobre na płaskie tereny. Myślę, że na góry powinniśmy mieć tam zapas 20 koni. No ale daje radę. Myślę, że naprawdę będzie bardzo dobrze. Myślę, że też, że niebawem się pojawi jakiś nowy nabytek, nowy ciągnik kolejny. Już by trzeba się rozwinąć w tamtą, w tą stronę bardziej, że tak powiem, ciągnikową. Że tej mocy jednak troszeczkę nam tutaj też braknie, no bo mamy duże te pola. Uj. O, tu widzicie, troszeczkę jest to, że jakby za nisko mamy opuszczone i nie ma tego dociążenia na tą tylną oś. Teraz nam zamielił, co było właśnie teraz widać przed chwilą, więc może to też jest powodem właśnie to, że nie możemy uciągnąć. Pole oczywiście ściągnie się za tym rowem też, więc za tym rowem też musimy sobie elegancko tam zasiać. To może zaś sobie po odcinku zasieje fajnie. Możecie pisać, jak wam się podoba te błoto w sumie, które dodałem. Myślę, że jest ono bardzo fajne. Wiadomo, wielu z was nie będzie to jakieś takie, o, ale zajebiste, coś fajnego. Mi się to naprawdę bardzo podoba, bo jest to taki krok. Krok w tą stronę, żeby coś było. Coś takiego bardziej uciążliwego, że mamy jakieś problemy, czymś, że nie możemy wjechać na pole, że będzie coś takiego bardzo fajnego, co mi się naprawdę bardzo podoba też właśnie w grze na od złotówki do gotówki, bo nam się podobało na Dolnośląskiej Wsi, gdzie mieliśmy ten mod na zakupywanie się. To tam właśnie też mieliśmy jakiś tam problem, że pugu, nie mogliśmy uciągnąć. Było to naprawdę bardzo ciężkie też, więc fajnie to wyglądało. Mówię, tego moda jeszcze nie ma, takiego na zakupywanie, nie wiem, jak to się tam też dokładnie nazywało, ale fajnie to wyglądało. Tutaj jest taki krok, gdzie ten ciągnik się jednak też zapada, że dwóch przyczep nie wciągniemy pod górę, jak jest błotko, więc fajnie naprawdę to wszystko będzie wyglądać. Teraz chyba ścieżkę musimy walnąć, tak mi się coś wydaje, nie wiem, jak to 3 metry, jedziemy trzeci raz, to jest 9 metrów, tak, teraz musimy walnąć ścieżkę z powrotem pod górę, bo to będzie w sam raz, bo nasza siewka chyba do nawozu ma 18 metrów, więc elegancko. Za bardzo się tutaj też, oj, tutaj gdzieś dodałem te błoto, ale nie wiem, czekajcie, może to będzie widać, ciężko to, tutaj gdzieś dodawałem, tylko tutaj tak tego nie widać, bo są trzy fazy, o, widzicie, jest te błotko, bardzo fajnie to wygląda, tyle że się nie zapada, ponieważ są trzy fazy tego błota. Ja nawet nie wiem, którą tutaj dawałem, jest, że nie ma błota, że jest lżejsze błoto, że wiecie, że ciągnik ma ciężej i takie tam pierdoły. Jeszcze tego nie rozkminiłem w 100%, mówię od razu, że błoto dodawałem z poradnikiem od Aliena bodajże, także bardzo fajny poradnik, jeśli ktoś by sobie chciał dodać błotko, dam link w komentarzu do tego poradnika, bo szczerze, błoto dodawałem 20 minut, maksymalnie 20 minut w niedzielę sobie przesiedziałem. Widzicie, tak to wygląda. Tam ze to, że dałem koło gospodarki, dałem lepszą fazę właśnie tego błota. I sami widzicie, jak ten zetor się zakopywał. Nie wiem, chyba mam to nagrane. Wczoraj sobie testowo nagrania robiłem. Ponieważ to pewnie też widzieliście po ostatnim odcinku, że był, kurde, no były troszeczkę problemy z ostatnim odcinkiem. Jakieś paski mi się porobiły, co mnie naprawdę mega irytowało? Nie wiem, czy to dobrze mówię. No, miałem troszeczkę problemy z tym odcinkiem, też miałem troszeczkę pracy, więc odcinek był montowany tak. Montuję, dobra, idę, włączyłem rendering, idę na podwórko, idę coś tam sobie działać, nie? Przychodzę,
Mówię, o dobra, wszystko fajnie działa. No zarąbiście, wrzuciłem na YouTube'a, patrzę, jakieś głupie paski. Mówię, co to kurde jest, nie? Dobra, mówię, wkurzyłem się, renderuję się jeszcze raz. Mówię, co to jest grane, patrzę, rozdzielczość jest 1000. Mówię, no rozdzielczość jest 1920x1080 i skąd te paski są? No ja mówię, no nie wiem, co jest grane, nie? Odpalam na telefonie, mówię, na telefonie też paski. Mówię, czy coś z monitorem się poprzestawiało? Czy o co chodzi? Później renderuję w 1920x1200. Nie wiem dlaczego, ale po 1920x1200 zniknęły te paski. Nie wiem dlaczego taką rozdzielczość mi wyrenderowało. Mam taki monitor, takiej rozdzielczości. Nagrywam w rozdzielczości 1920x1080. A jednak jeden chyba klip z tego filmu, bo nagrywałem ten film chyba w trzech częściach, ten ostatni z nowego nabytku, albo czterech częściach, przez dwa dni go nagrywałem, bo po prostu prezes nie mógł, nagrywałem sobie to w jeden dzień początek, drugi kawałek filmu w drugi dzień wieczorem dopiero, także film naprawdę był nagrywany dwa dni, to od razu mówię. I jeden klip chyba był nagrany właśnie z tej, w tej rozdzielczości 1920x1200 i to nie pozwoliło właśnie temu filmowi na wyrenderowanie jakiejś tam rozdzielczości innej i wszystko się po prostu popsuło i po prostu byłem na to mega wkurzony, jakieś paski się pojawiły, ta grafika też nie była jakaś zarąbiście fajna, rewelacyjna, mega byłem wkurzony na siebie, bo pomysł na odcinek był naprawdę fajny, a wyszło po prostu no kijowo, także jakoś też no z tego ostatniego odcinka nie jestem zadowolony w 100%, ponieważ no dało się naprawdę to wszystko lepiej zrobić. Ale mówię, no troszeczkę tutaj czas, chcę też właśnie teraz naprawdę się mega przykładam do tego YouTube'a pod względem regularności. Także no, dlatego też właśnie tak cisnę te odcinki, żeby jak mówiłem, że chcę, żeby jakaś tam systematyka na tym kanale była, to chcę, żeby tak było po prostu. Chociaż dociągnąć to do końca roku, no mówię, dużo do końca roku nie zostało, no ale... Naprawdę chcę się znowu wkręcić na nowo w ten YouTube i nagrywać bardzo fajne odcinki. No niestety ostatnio jakieś odcinki mi mówię, no nie jestem zadowolony z tych odcinków. Jakoś tak zawsze jest taki, no nie smak mówię, no mówię, że zawsze coś da się jeszcze lepiej zrobić, dlatego jestem troszeczkę wkurzony z ostatnich odcinków. Może też mi troszeczkę namieszało to, że mam nowy no monitor, mówię, ta rozdzielczość się troszeczkę popsuła. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę będzie bardzo fajnie i będzie to działać wszystko tak jak powinno. Tutaj widzieć troszeczkę krzywa ta ścieżka, jakaś taka no niewypałowa, ale chyba dobrze będzie, nie? Mam nadzieję, że to jak urośnie ten owiec, to będzie fajnie wyglądać. Tak przynajmniej też powinno. Więc elegancko. No teraz sobie pojedziemy. Raz, dwa, trzy siewniki znowu i znowu ścieżka. Będzie bardzo fajnie to wyglądać. Bardzo mi się też podobają te ścieżki pod względem też wyglądu i jakby to spełnia swoją funkcję, no bo nie musimy się martwić, patrzeć, liczyć tych kroków, jakby gdzie mamy znowu wjechać, nie ma nic na oko, fajnie sobie wjeżdżamy, elegancko jest to, jakby też no miarodajne, że tak powiem, także jakaś oszczędność tutaj też będzie, no zwłaszcza, że w grze to naprawdę też będzie fajnie wyglądać, no bo daje to nam jakiś taki pomiar i rzut, że będzie to fajnie jakby też wygniecione w tym zbożu, tutaj widać, że jakie zabiegi sobie wykonywaliśmy na tym polu, że jest wyjeżdżone ścieżki, także fajnie to będzie wyglądać. Także mega, mi się naprawdę podoba ten siewnik, jestem chyba też no mega zadowolony z tego nabytku, no bo jak można nie być zadowolony z nowego nabytku, jednak po coś się kupuje ten nowy nabytek, żeby być z niego zadowolony, także siewnik jak na razie mega. Może ta prędkość troszeczkę pod te góry, 6 na godzinę, 5, 4, no to nie jest jednak super fajnie, ale Ursus ma co robić, widzicie, też czasami gdzieś tam mielnie sobie koło, o, tutaj się ślizga. Więc tutaj może też kwestia tego, że on jakby jest odciążony ten tył, bo za mocno opuszcza ten siewnik, to tutaj pewnie też jest taki powód, że się kopie, bo przód się nie kopie, widzicie? Nie widzę, żeby przód się kopał, więc jednak tył tutaj coś tam wini. Czekajcie, może to bardziej prosto jadło, powiedzą, jak to siał. Także tutaj owiec na kiszonkę, można powiedzieć też na poplon, no bo głównie też owiec się sieje na poplon. Najmniej tutaj też w moim rejonie, więc też chyba z początku się troszeczkę pomyliłem, że owiec na poplon. No mówię, no można tak nazwać i tak, ale będzie to owiec na kiszonkę, także będzie bardzo fajna akcja na wiosnę, tutaj będzie dużo belek. Będziemy sobie to owijać, nie wiem czy na polu, czy na gospodarstwie, także taka akcja po prostu bardzo polska, myślę.
Ursusy tutaj będą sobie działać na polu, nie? Też jakieś może mokre warunki sobie tutaj wprowadzimy, jak to zazwyczaj jest na wiosnę, jak sobie robimy. Może nie w tych latach, nie? Może nie w tych latach jednak, ale... No myślę, że teraz w tym roku było nawet troszeczkę mokro. Jak się robiło tą kiszonkę z owsa, czy tam z kukurydzy, to miejscami tam właśnie widziałem, że niektórzy się topili, więc... No jest jednak, te warunki czasami są ciężkie, więc tutaj fajnie by sobie było to wprowadzić też do gry. Mam nadzieję, że te błoto wam się też spodoba. Wiadomo, to się inaczej da jeszcze zrobić. Ja te błoto jeszcze naprawdę dorobię, porobię jakieś tutaj dołki na... dołki, że takie wiecie... kawałki ciężkie do przejechania, że dołki będą na mapie, jakieś tam błoto zarośnięte, jakieś takie fajne błoto porobię. Zarośnięte jakimiś tam krzewami, że... będzie naprawdę fajnie to wyglądać i dam właśnie tą... to po prostu taki skrypt jakby tego błota, że ciągnik ma ciężkość, że się kopie i że się zapada, więc jakoś myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Mam też nadzieję, że wam się to spodoba. Nie wiem, czy teraz ścieżkę dawać z powrotem znowu? Chyba tak, nie? Nie wiem, czy nie za gęsto, często będą te... kurde, te ścieżki, nie? Ale chyba będzie dobrze. Widzicie też nasz ten materiał siewny, bo tak to będę po prostu nazywał. Profesjonalnie bardzo tutaj 1800-200 kg sobie wysialiśmy. No będę to mówił 200 kg. Wiadomo, 2 tony, no ciężko, żeby to się wmieściło do takiego siewnika i żeby to Ursus podniósł, bo sam siewnik pewnie waży z 1,5 tony. No coś koło tego pewnie waży, bo to ciężkie wszystko jest. Ten wał gumowy też pewnie robotę robi. Pewnie taki w grze i w realu też robi robotę, z tego co wiem. Fajnie dogina ta ten wał gumowy, więc swoją wagę też ma. No więc bardzo wszystko fajnie to wygląda, widzicie tutaj elektronika, wszystko jest podłączone, światełka, wszystko elegancko sobie działa. Teraz na zakład pojechałem, nie wiem czy to dobrze robię. Krzywo, ale dobra, walić. To jest, wiecie, kiszonka, tutaj będzie tylko, mówię, oprysków nie będę tutaj stosował, chyba że będą duże chwasty, więc jakiś oprysk by tutaj trzeba wykonać sobie na chwasty. Tutaj no, też na tej serii mówię, nie mamy opryskiwacza. Tego co teraz właśnie zajarzyłem. Nie mamy opryskiwacza i w tym jest właśnie problem. Także pryskać sobie będziemy w PGR-ze. Z PGR-u nam będą pryskać. Teraz nie wiem czy oni mają taki opryskiwacz 18-metrowy. 18-metrowy by musiał być, żeby się na ścieżki zmieścił. Tak jest. Także nie wiem. Oni pewnie mają większy. Zobaczymy, bo nie wiem. Opryskiwacze chyba są 4 na tym PGR-ze. Jak nie przyprowadzę tutaj z tego PGR-u na Osinie, to przyprowadzę z bruzdy, z tamtego gospodarstwa na pewno jakiś opryskiwacz się do mnie znajdzie, żeby mi pożyczyć i fajnie to ukazać na odcinku i żeby to, wiecie, fajnie opryskać, także fajna akcja, oprysk na pewno też będzie. Pół pola w sumie prawie, no jeszcze troszeczkę i pół pola będziemy mieć, nie no, jeszcze troszeczkę brakuje, jeszcze tak no do jednej ścieżki technologicznej i będzie pół pola, więc naprawdę spoko to idzie. Mówię, pod tą górę mamy troszeczkę ciężko, ale idźcie na tym. Ej, paliwa nie mamy, kurde, zaraz nam ten, nie wiem czy to jest stacja w ogóle, nie wiem, są jakieś stacje tutaj zaznaczone, widzicie, stacja benzynowa, nie wiem czy to działa, jakbym pojechał na tamto gospodarstwo się zatankować, a jak nie to po prostu pobiorę sobie mod na beczki z paliwem i będzie też elegancko, nie? Troszeczkę blisko są te ścieżki, ale dobrze jest, jak 4 ścieżki będą, nie no, 5 ścieżek będzie, to będzie spoko nawet, tylko tamtą stronę jeszcze muszę zasiać elegancko. Jak będzie tutaj nie wiem ile to może być, z 50-60 nawet belek, balotów, to nie wiem czy będziemy to sprzedawać, no bo po co mi tyle belek. Jak my w sumie też nie mamy zwierząt w sumie za bardzo, mamy te zwierzęta niby, ale statyczne, więc mnie to też za bardzo nie kręci. Także w następnym sezonie na pewno już będziemy sobie stawiać oborkę, nie? Nie wiem czy bierzemy kredyt, jak mówiłem tutaj, czy bierzemy kredyt czy nie, ale ja biorę kredyt ze względu na to, że chcę mieć tutaj no zwierzątka jakieś, że 100 tysięcy by się przydało na oborkę. Obora będzie tam, gdzie wycinaliśmy sobie te drzewa fajne. Elegancki też fajny odcinek był z wycinania drzew. I to mi się akurat właśnie też podobał ten odcinek, bo fajny pomysł był. Także fajnie też to wyszło na tamtym odcinku, także jeśli ktoś nie widział wycinki drzew, to musicie sobie po prostu poszukać na kanale. Tam w 2 Ursusy ciągnęliśmy drzewa, także fajny odcinek był. Także zapraszam bardzo serdecznie. Ursus też cały czas na awaryjkach sobie chodzi, no ale lepiej mieć włączone, bo teraz
No, dużo wypadków ostatnio słyszałem, że jakiś tam samochód wjeżdża w tył ciągnika, czy w tył przyczepy. Chociaż tam troszeczkę miota, jak szatam, widzicie? Wygięło ją. Ale trudno. Tu nie ma jakiegoś dużego ruchu, ale lepiej mieć włączone te awaryjki. Teraz podnosimy sobie ścieżki do góry. Będziemy, wiadomo, pojedzie jakiś taki gościu nieogarnięty i nam jeszcze wjedzie w tą przyczepę, a przyczepa też jest bardzo ładna. Co też mówiłem, właśnie nie mamy zwierząt, bo chciałem wam powiedzieć, że w następnym odcinku najprawdopodobniej będziemy sobie sprzedawać belki słomy, żeby troszeczkę pieniędzy przytulić. Co jeszcze będziemy sprzedawać? Rzepak mamy do sprzedania i mamy sporo, ale to sporo kiszonki do sprzedania, bo tam jest chyba 500 tysięcy litrów chyba. Nie wiem ile tam było. Musiałbym obejrzeć sobie odcinek z koszenia kiszonki, gdzie tam sobie woziliśmy, za blisko jadę znowu, gdzie sobie tam kosiliśmy tą, mówcie mi szybko, kukurydzę na ten biogaz. Także to będziemy sobie sprzedawać. No mówię, chciałem to jakoś tak fajnie wykorzystać dla naszych zwierząt, ale mówię, no one są statyczne, nie jedzą. To są takie zwierzęta, które stoją, nic nie robią, nic nie jedzą, nic nie produkują w sumie, więc mówię, no. Teraz miejsce na oborę powstało, więc można sobie jakieś tam hale albo oborę w sumie, no, postawić, nie? Dla krówek. Więc myślę, że fajnie tutaj będzie, jak sobie postawimy jakąś oborkę. Może jakieś takie fajne odcinki tam będą, że ziemię musimy wywieźć. No, takie plany też są. Gdzieś widziałem od ziemi. Nawet nie, że widziałem od ziemi, ale widziałem na jakiejś mapie buga, że jak kosiliśmy, nie wiem, na jakie to mam. Ej, panie! Ścieżkę pan psujesz. Jak ja jeżdżę. Kawałek popsułem troszeczkę ścieżki. No dobra, będę mniej więcej widział jak jechać. Kurde. Głupio to wygląda teraz, ale dobra, ciur. Widziałem właśnie buga na jakiejś mapie, że nie to, że był jakiś tam mod ziemi wgrany, ale po prostu na jakiejś mapie wiem, że kosiłem zboże. Jak wysypywałem te zboże na ziemię, to po prostu tekstura ziemi była. Tekstura po prostu, normalnie tekstura ziemi, nie? To byłem na jakiejś zagranicznej, nie, to było na zagranicznej, bo polskiej mapie, jakiś PGR wiem, że to był. Więc fajnie to nawet wyglądało. Myślę, że pobiorę tą mapę jeszcze raz i może tę teksturę czy ten skrypt na tą ziemię sobie wgram tutaj. Jakaś fajna akcja też sobie wtedy będzie. No teraz mówię, mam dużo czasu w niedzielę. Ostatni tydzień szkoły, więc bardzo fajnie. Z tego się też cieszę, że po prostu wolny jakiś tam będzie. Także elegancko. Ale fajnie się sieje, wam powiem. Także tak tutaj widzicie, wygląda mniej więcej. Musimy to wyrównać tutaj, bo jest krzywo. Tu kawałek nie ma ścieżki. Później taki ciutek ścieżki jest i znowu nie ma, tu nie wiem. Będę widział jak jechać, no bo to przecież to mniej więcej jest, nie? Chociaż na jednym kole będę się kierował. Ale to będzie fajnie wyglądać. Nie mogę się doczekać wiosny i zobaczyć jak urośnie tutaj te zboże nam. Także siewnik pewnie fajnie te ścieżki nam tutaj utworzy. No zobaczymy na wiosnę, bo też te gniecenie w tym farmingu, no nie ukrywajmy, nie jest jakieś takie super odzorowane. To powinno się tak gnieść, powinno być w tych ścieżkach zboże, ale takie gorszej jakości, że niższe te zboże powinno być, że jakieś takie połamane czy coś. Wiadomo, że to jest ciężkie do zrobienia, nie? Ale nie powinno być, że one całkiem znika. To właśnie troszeczkę mnie boli w tych ścieżkach. Tutaj tak, no wiadomo, będzie to wyglądać, że nie ma tego zboża, ale będzie przynajmniej tekstura orki, więc będzie wiadomo, że jest ścieżka technologiczna, a nie jakiś tam przejechane i na przykład jest zboże zielone, a za chwilę mamy teksturę ścierniszka. Ścierniska chyba tak jest, nie wiem jak jest nawet w tym farmingu. Tekstura chyba ścierniska jest, bo przejechaliśmy i wygnieciliśmy, nawet nie wiem jak tak jest. Chyba jest tekstura ścierniska jak wygnieciemy zboże. Na przykład zielone, nie? Nie wiem teraz, tak mi się wydaje. Albo tak był taki mod, był w 17. Szczerze powiedziawszy, to ja wam naprawdę nie wiem, bo nie powiem i nie wiem, bo dawno w sumie nie grałem na realnej jakiejś takiej serii. Teraz mam bardzo fajną serię z prezesem, która mi się naprawdę mega podoba, bo jest ona realna i poznaję tą grę w sumie tak quest w 100%. No w 100% myślę, że możemy powiedzieć, że w 100% poznaję tą grę, no bo hodujemy sobie po prostu normalnie zwierzęta. Także jest to pierwsza taka moja quest realna seria, gdzie tam wszystko sobie działamy po kolei. Będą te opryski, będą te nawozy, będą te wapnowanie pól. Także wszystko będziemy sobie tam działać bez cheatowania hajsem, bez niczego, nie? Po prostu będziemy sobie tak działać, żeby... Ty, teraz ścieżka ma być? Ty, ja już nie wiem, teraz się pogubiłem. Raz, dwa, trzy, tak, z powrotem będzie ścieżka. Tak mi się bynajmniej wydaje. No chyba z powrotem będzie ścieżka, więc... No pół pola mamy zasiane, więc mega, mega fajnie, mamy już takie pół godzinki
odcinka, więc sobie lecimy. Mamy 10 motogodzin w Ursusie wybiło. Bardzo fajnie, 10 godzin sobie już gram na tym Ursusie. No jest to sporo troszeczkę. Cały chyba save mój na tej serii ma 26 godzin, więc nie jest to jakoś dużo. Ale dużo też odcinków tutaj nie powstało. Ile tutaj powstało odcinków? Max 20, serio, max 20 odcinków powstało tutaj. Więc 20 godzin tutaj, no sporo grałem poza odcinkami, nie? Sporo grałem. Też na live tutaj sporo grałem na tej mapie, no ale nie na tej serii, ale na mapie ogólnie. Właśnie, może jakiś live będzie teraz w tygodniu. Oj, no muszę odpalić live'a jakiegoś w tygodniu, bardzo fajnie. Fajnie, jakby mi się udało odpalić jakiegoś live'ika. Także elegancko by było, nie? Żeby sobie z wami pogadać w końcu przed tymi świętami jeszcze. Oj, do świąt musi być jakiś live, tak, żeby z wami pogadać elegancko. Co z tego, posłuchać sobie, co tam u was słychać, jak tam szkoła mija i w ogóle. Także do świąt będzie jakiś live, myślę. Postaram się odpalić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Też mam sporą nadzieję, że ten odcinek naprawdę wypali, nie będzie jakichś pasków głupich i że w końcu los się do mnie uśmiechnie, żeby nagrać fajny odcinek na tego YouTube'a, nie? Żeby on się fajnie oglądało do tej pory. Także no co ja wam mogę powiedzieć? Zapomnieliśmy o ścieżce chyba. Nie wiem, czy teraz dawać już ścieżkę? To chyba będzie za wcześnie, mi się wydaje. Z powrotem damy. No bo, czekajcie, dotąd by rzucało na wóz. Nie no, za dużo tych ścieżek będzie. Musimy na pewno jeszcze jedną zrobić. Normalny siewnik, bo szczerze to mi się to gęsto wydaje. Nie, jakbym teraz dał znowu ścieżkę. No patrzcie, jakby to głupio wyglądało. W ogóle bokiem jedziemy. Lol. Ty, bokiem jedziemy, serio? Tak trochę znosi ten tyłek. Czyli coś jest jednak troszeczkę z tym siewnikiem, że on za mocno opuszcza. Albo z naszym podnośnikiem od Ursusa, ale bokiem jechaliśmy przez chwilę, nawet teraz mi się tak wydaje. Mam kamerę na prosto, patrzcie jak Ursus wygląda, nie? Tak bokiem jedzie. Lol. Ale dobrze jest. 8 na godzinę ciśnie. Nasion ile mamy? Łe, no sporo nasion jeszcze jest. Siewnik już się obrudził, no ale wiadomo, pracuje w polu, zasiał już całe te pole chyba za to... Tutaj ma ta połówka 4 hektary i ta zarowa ma 2, czyli całe pole ma chyba coś tak około 6 hektarów. Także ponad chyba nawet, coś tylko tego, nawet nie wiem, musiał te mapki zobaczyć tam, jak one tam wyglądają. Ty, dużo poszło tego materiału siewnego, dużo poszło tego zboża na siew. Tutaj chyba na te pole mi starczy te 2000. Uj, jakiś tam traktor sobie jechał, pewnie było słychać. Ale dobra. Także 2000 powinno mi starczyć na te pole, także no troszeczkę sporo. A patrzcie, ile mi zostało na przyczepie, tam mi zostało jakieś... Czekajcie, ta duża paleta ma 3000 litrów pojemności, a ta mała ma 1,5. Czyli zostało mi 4500, czyli no dużo nie zasiejemy. Całe te pole przecież po kukurydzy będziemy sobie siali z pszenicą. Tutaj te pole później będzie obsiane kukurydzą też. Znaczy po owsie, skusimy sobie owiec, zaoram to i zasieję kukurydzę, także mam tutaj taki plan. Dosyć fajny mi się wydaje, żeby zasiać tutaj kukurydzę. No i co, dojeżdżamy sobie do końca naszego pola, bardzo fajnie to wygląda. Podjedziemy sobie pod Ursusa, pod 60, wyłączymy siewnik, podjedziemy sobie tutaj, żeby to fajnie wyglądało. Może dosypiemy się, może nie, zobaczymy. Cyk, wyłączymy. I tak to, moi drodzy, wygląda. Taki oto odcinek. Mam nadzieję, że wam się naprawdę bardzo spodobał. Jeśli tak, to naprawdę zostawicie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, wbijajcie na grupę Urban Team, do której oczywiście link macie w opisie. Macie też mojego Instagrama, wszystko macie w opisie, bardzo zapraszam. Sprawdzajcie wszystkie linki w opisie, bo one są na pewno pomocne. Bo tak o sobie tam nie są, nie? Po coś one tam są, także warto sobie tam przeglądać zawsze opis. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko naprawdę będzie fajnie. Fajnie to wyjdzie na tym YouTubie, nie będzie żadnych pasków, fajna jakby to, fajnie to poskładam, wszystko będzie ok, także no co, widzimy się w kolejnym odcineczku na kanale, myślę, że już to będzie teraz sąsiedzi na polskiej wsi, kolejny odcinek, muszę nagrać z prezesem, także no co, widzimy się właśnie na tamtym odcinku, na kolejnym, trzymajcie się, cześć!